Witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejny poniedziałek, kolejny raz, godzina 10 i zaczynamy poranną melisę. To już 25 nasze spotkanie, z tej strony Zuzia Antecka, dietetyk, psycholog, autorka bloga Szpinak robi ble i będziemy gadać o kolejnej złotej zasadzie żywienia dzieci, czyli takiej najważniejszej zasadzie żywienia dzieci, czyli o różnorodności. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Czekam również na Wasze pytania, wątpliwości, wnioski, zażalenia. Dajcie znać, jak tam u Was, jak weekend. Była taka piękna pogoda wczoraj, a ja większość tej pięknej pogody przesiedziałam w pociągu, ale była tak piękna pogoda, tak ciepło, że już mi się zamarzyło lato, już mi się zamarzyła wiosna i ciepełko, i ogród, i jedzenie w ogrodzie, i pośniadania w ogrodzie, także już jestem rozmarzona. Dzisiaj jest trochę chłodniej, przynajmniej u nas, ale już czuć, że to już jest blisko, że to już koniec tej naszej zimy. Dajcie znać, jak tam u Was. U nas dzisiaj były, słuchajcie, u nas dzisiaj były najlepsze placuszki na świecie, tak? Czyli placuszki jabłkowo-bananowe na śniadanie. Jeżeli nie znacie tego przepisu, to koniecznie go poznajcie i wypróbujcie. Ten przepis jest od strasznie dawna na blogu, bo ja go już wymyśliłam, ja go w sumie go wymyśliłam, no gdzieś tak, jak na Korzewce zaczynał rozszerzać dietę, więc to już strasznie, strasznie dawno temu było. I to są świetne placuszki. U nas dzisiaj były w formie różowej, bo dodałam znowu trochę buraczka od różdżki smaku, od Helpy, bo mi została z wczorajszego dnia pół torebki. I takie mamy różowe mieliśmy, placuszki na śniadanie. Patrzę tutaj, pierwszy szparak, to już dopiero wiosna, pierwszy szparak. Och, pierwsze szparagi, już nie mogę się doczekać szparagów. Może w tym roku szpinakożerca jest, trzymajcie kciuki, kto wie. Dobra, słuchajcie, o czym my dzisiaj gadamy? Najpierw ogłoszenia. Najważniejsze ogłoszenia, które my mamy, które mam dzisiaj Wam do dodania, to jest to, że oczywiście w zeszłym tygodniu był webinar o bilansowaniu diety dziecka i uważam, że był naprawdę fajnie, był bardzo intensywny. Trochę się nam oczywiście przedłużył, jak zawsze. Kto był, ten myślę, że wie, że było dużo informacji. Kto kupił nagranie, ma dostęp do nagrania, ale Ty też możesz kupić dostęp do nagrania. Więc jeżeli temat bilansowania posiłków nadal jest taką trochę tajemnicą dla ciebie i to jest ważny temat, to możesz oczywiście kupić nagranie. Tu na Facebooku macie link. Dziewczyny z Instagrama zapraszam po prostu na stronę sklepu Szpinak robi ble. Wystarczy wejść, tam jest wszystko, znajdziecie wszystkie linki. Druga ważna informacja, o której dzisiaj będę wam jeszcze przypominać, myślę, bo dzisiaj będziemy mówić o różnorodności i też o tym, jak różnorodnie na przykład podać warzywa i dlaczego to jest takie ważne, to w czwartek. W czwartek widzimy się na Facebook Live Zuzia Pyta. Moim gościem będzie wspaniała Magda Gębacka, która jest autorką książek kulinarnych. Gotuje wspaniałe rzeczy, po prostu przepyszne. Ona jest autorką między innymi tej książki Am Mniam, Więcej Warzyw. Świetna książka. Też właśnie do wprowadzenia różnorodności. Ona pokazuje, jak bardzo różnie możemy chociażby podać warzywa. Jeszcze do niej będę dzisiaj pewnie wracać. W każdym razie Magda będzie moim gościem w czwartek o 21 w ramach spotkania Zuzia Pyta. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie, dołączajcie do wydarzenia i bądźcie po prostu w czwartek z nami na żywo. Będziemy gadać o warzywach i będzie bardzo fajnie. Jeszcze mam jakieś ogłoszenie? Już chyba nie mam żadnych ogłoszeń. Więcej, nic się więcej nie dzieje. W weekend byłam na konferencji w Gdańsku, na konferencji właśnie o karmieniu dzieci. Bardzo fajna konferencja, bardzo dużo wiedzy, dużo inspiracji, dużo też takiej informacji dla mnie, że jeszcze jest masa rzeczy do poznania, do dowiedzenia się, do uczenia. Ale mam też trochę inspiracji przez to, że jechałam pociągiem, a w pociągu zawsze mi się dobrze myśli, szczególnie w strefie ciszy w Intercity. Także w razie czego będę wam dawać znać jak, o nowych pomysłach, które gdzieś tam mi się będą objawiać. I to chyba wszystko. W takim razie zaczynamy temat. Słuchajcie, zaczynamy temat różnorodności. Tydzień temu mówiłam Wam o proporcjach i mówiłam o tym, dlaczego te proporcje to jest taki ważny temat. O tych proporcjach my już tak naprawdę ciągniemy ten temat już ze 2 tygodnie, albo i 3, już sama nie wiem, bo mamy ten hashtag nasz, mamy akcję Dobre Proporcje. Możecie sobie po tym hashtagu Dobre Proporcje wyszukiwać zdjęcia na Instagramie, przynajmniej to fajnie działa, zdjęcia innych osób, talerzy innych osób, dzieci, które mają właśnie dobre proporcje, czyli
czyli tam rzeczywiście przeważają te warzywa, są fajne propozycje warzyw. Możecie wrzucać wasze zdjęcia i je oznaczać, oznaczajcie mnie. I w ramach tego właśnie tych dobrych proporcji dociągniemy tą akcję w ogóle o dobrych zasadach żywienia. I dzisiaj będziemy kontynuować i będziemy mówić o różnorodności. Tak jak mówiłam wam w zeszłym tygodniu, tych zasad żywienia dzieci to może być 1 500 000 100 900 i generalnie łatwo się jest w nich zgubić i łatwo jest się nastraszyć, bo ile jajek, a ile mleka, a jak często chleb, a czy chleb 3 razy w tygodniu to jest dużo, czy mało, a czy jeżeli ja podam to warzywo na obiad, to jest za dużo, za mało, czy brakuje wapnia, czy brakuje żelaza i my jesteśmy totalnie w tym zagubieni, totalnie mam takie poczucie mętliku w głowie, to jest strasznie trudno, jak jest z tych zasad żywieniowych, nie wiem, 20 nawet, to ułożyć nawet dietę dla profesjonalisty zgodnie z 20 zasadami żywienia, to jest trudne, tak? To jest trudne, żeby to wszystko na pewno zbilansować. A to jest tak naprawdę według mnie abstrakcja dla przeciętnego człowieka, żeby dał radę funkcjonować i dał radę kontrolować te ileś tam zasad żywieniowych. Dlatego ja jestem za tym, że należy te zasady uprościć. Jednym ze sposobów uproszczenia jest wprowadzenie zamiast wszystkich różnych możliwych zasad żywienia 3 najważniejsze zasady żywienia. Proporcje omawialiśmy w zeszłym tygodniu. Dzisiaj mówimy o różnorodności, o różnorodności, a za tydzień będziemy mówili o umiarze. Tak, o umiarze. I to są 3 zasady, które, co jest bardzo ważne, one współdziałają ze sobą. To nie jest tak, że ty możesz sobie wziąć tylko proporcje albo tylko różnorodność. Musimy wziąć wszystkie 3 zasady, razem je połączyć i wtedy nam chodzi dobre żywienie i to dziecko się rzeczywiście w miarę dobrze odżywia i my się w miarę dobrze odżywiamy. Zatem, jeżeli chodzi o różnorodność, mam poczucie, że różnorodność to jest w ogóle filar, taki najważniejszy filar zdrowej diety. Więc jeżeli, w zależności od tego, ile macie przestrzeni u siebie w życiu na zmiany, na modyfikacje, bo to zawsze pamiętajcie, że wszystkie zmiany wymagają od nas energii i zmiany w żywieniu nas, naszych dzieci, też wymagają od nas masy energii, więc w zależności od tego, ile tej energii w tej chwili macie, ile macie przestrzeni, czasu na to, no możecie te zmiany sobie stopniować bardziej albo mniej intensywnie. I jeżeli nie macie zbytnio czasu i jest kiepsko, to naprawdę pierwsza rzecz do zmiany to jest właśnie to więcej warzyw i owoców na talerzu codziennie, dzień w dzień, przy każdym posiłku, tak? To jest taka podstawa, czyli ten hashtag dobre proporcje o tym mówi. A druga taka malutka rzecz, którą możecie robić, zwiększyć różnorodność posiłków, zwiększyć różnorodność tego, co proponujecie swoim dzieciom. To nie jest trudne, zaraz wam opowiem, że to też możecie stopniować i że to nie musi być tak, że to jest albo różnorodność super, hiper, mega, ekstra, albo brak różnorodności. Różnorodność da się wprowadzić zawsze i każde zwiększenie różnorodności zwiększa nam nasze dobre zbilansowanie tej diety, tak? Okej. Pytanie, tak? Różnorodność i zaufanie, może do tego jeszcze wrócimy. Chciałabym dawać różnorodne śniadania, ale często na przykład mąż mnie wyprzedzi, zapytasz, a synek chce płatki z mlekiem i nie zje już nic, co już mu zrobię. No, to jest raczej, bym powiedziała, nie kwestia zaufania, tylko kwestia jakichś ustalonych zasad z nami, z rodziną, z bliskimi, tak? No, ma prawo już nie chcieć, jeżeli te płatki są jego ulubione i je lubi po prostu, tak? No to jest taki case jak zwykle, że jeżeli damy dziecku coś, co ono bardzo, bardzo lubi, to ono już nie zje czegoś, co ono średnio lubi, bo dzieci jedzą to, co lubią, po prostu, to jest mega proste. Dzieci lubią, to jedzą, nie lubią, to nie jedzą, lubią średnio, to jedzą mniej. Są bardzo głodne, to jedzą coś, co lubią średnio, są mało głodne, to lubią, to jedzą to, co bardzo lubią. Tak? To są takie prosta zasada, więc jeżeli on to lubi, dostał już te płatki, to ja się nie dziwię, że on nic nie chce zjeść. No już niestety nic nie mamy tutaj do zrobienia. Jedyne co, to możemy modyfikować otoczenie, tak? Czyli to, że następnym razem może się uda, żeby tata zaproponował jednak coś innego, prawda? To jest bardziej w tym temacie. O, cześć Dominika, fajnie, że się udało ci dołączyć. Witajcie, widzę was coraz więcej. No to zaczynamy temat, bo wy tak zawsze tak 10:15 tak się zbieracie i was wtedy jest najwięcej gdzieś. No więc dlaczego różnorodność? Dlaczego różnorodność jest taka ważna? Bo różnorodność pomaga dobrze zbilansować dietę.
bo różnorodność to znaczy, że im bardziej jest różnorodna ta dieta, czyli im więcej jest różnych źródeł białka, różnych źródeł węglowodanów, różnych warzyw, różnych owoców, różnych sposobów przyrządzenia itd., itd., tym większa jest szansa, że niczego w Twojej diecie nie brakuje. Tak? Bo składniki odżywcze, one nie są równomiernie rozłożone we wszystkich składnikach odżywczych, w produktach spożywczych. To nie jest tak, że bierzesz banana i to jest tylko potas, nie? To jest jakby taka fiolka z potasem. I bierzesz później marchewkę i bierzesz fiolkę z beta-karotenem, tak? I wiesz, że codziennie musisz trzy fiolki z potasem, dwie fiolki z beta-karotenem i tak dalej. Żywienie jest bardzo skomplikowane i w tych produktach spożywczych te składniki odżywczone się mieszają, są w różnych proporcjach, czegoś jest więcej, czegoś jest mniej. W zależności od tego, jak przetworzymy to danie, to też się zmienia wartość odżywcza danego produktu. I to nie jest tak, że tylko surowe warzywa są najzdrowsze. To tak nie działa, tak? Jeżeli podgrzejemy niektóre produkty, to się zmieni wartość odżywcza, ale niekoniecznie będzie gorsza, będzie różna, inna, tak? Dlatego o tych proporcjach Wam mówiłam w zeszłym tygodniu, że to jest ważne, żeby proporcje zachować ogólne w diecie, ale na te proporcje my nakładamy różnorodność, bo co z tego, żebyś miała dobre proporcje na diecie, w diecie i będziesz jeść codziennie pół talerza przy obiedzie warzyw, jeżeli to będzie codziennie marchewka, tak? Jeżeli to będzie codziennie marchewka, albo codziennie marchewka, albo dynia, to okej, będziesz miała warzywa, super, ekstra, to już coś, ale to będzie za dużo, będzie dużo beta-karotenu, a będzie mało, nie wiem, kwasu foliowego na przykład, tak, mało żelaza, mało witamin z grupy B, czy będzie mało potasu chociażby, tak, będzie różnych, mało innych składników. I dlatego jak jemy różne rzeczy, czyli jak już mamy ten połowę talerza warzyw i owoców przykładowo, to jemy raz zielone warzywa, raz czerwone, raz ugotowane, raz surowe. Jak widzicie, ta różnorodność, ona podkręca te proporcje, nie? Proporcje są jakąś bazą, a różnorodność to jest taki twist, który sprawia, że dzięki temu rzeczywiście te składniki się gdzieś tam łączą i bilansują. Co więcej, jak jemy różnorodnie, to nie grożą nam takie straszne rzeczy, którymi nas często straszą, typu szpinak, za dużo szpinaku powoduje, że nie wiem, osadza ci się tam kamienie na nerkach czy coś takiego, tak? Albo ci mówią, że musisz, nie możesz łączyć, jest taki są listy, na pewno je spotkaliście, nie? Nie łącz tego ze sobą, tak? Łosoś z brokułami czy coś takiego. Nie możesz tego łączyć, bo nie wiem, ciężkie metale ci się osadzają, w ogóle umierasz, tak? Jak jesz różnorodnie, to ci to nie grozi, bo jak jesz różnorodnie, to zakładam, że nie jesz 7 razy w tygodniu łososia z brokułami, który nie wiem, co tam się dzieje, ale coś się dzieje i cię tym straszą, tylko jesz go na przykład raz w tygodniu, tak? Czyli jak jesz różne rzeczy, to nie grożą ci te takie niebezpieczeństwa związane z jakimiś tam nieidealnymi połączeniami, tak? To na przykład to, że szpinak najlepiej byłoby łączyć się z produktami, które są bardzo bogate w wapń. Ale jeżeli raz zjesz szpinak bez tego wapnia, bo zjadłeś sobie sałatkę po prostu z warzywami i szpinakiem i tam nie ma białka ani dobrego źródła wapnia, to ci się kości nie odwapnią od razu, tak? To nie działa, że to od razu ci się odwapniło i już po prostu klęska żywieniowa. Ale jak będziesz jeść 7 razy w tygodniu ten szpinak, to już tak, prawda? Kolejna rzecz jest taka, że nie ma takiej produktu, który jest absolutnie zdrowy. O tym mówiłam też w zeszłym tygodniu, tak? Są rzeczy, które są zdrowe, zdrowsze, mniej zdrowsze, więcej bardziej wartościowe, mniej wartościowe, ale każdy produkt ma jakiś limit, który możemy zjeść w tygodniu. Dlatego czasami no uważaj, nie możesz jeść tam tego szpinaku, tam nie wiem, szpinaku 7 razy w tygodniu. No pewnie, że nie możesz, ale ty nie musisz wiedzieć, jak dużo, że szpinaku to dokładnie 3 razy w tygodniu, a jajek to dokładnie 4,5, a kurczaka to broń Boże nie więcej niż 3 razy w miesiącu. Nie musisz tego więcej wiedzieć, tak? Nie musisz. Wystarczy ci różnorodność, że to się będzie zmieniało z dnia na dzień i z posiłku na posiłek, wtedy najprawdopodobniej nawet jak coś połączysz źle, nawet jak w jednym tygodniu będzie, nie wiem, 8 jajek, to prawdopodobnie w kolejnym będzie tylko 3, tak? I to się wyrówna. Różnorodność jest też dlatego ważna, że posiłki nie muszą się bilansować każdego dnia.
To nie jest tak, że każdego dnia, jakbyśmy spisali te wasze posiłki i je sobie pogrupowali po wartości odżywczej, to one będą zawsze idealnie zbilansowane. Nie, tak nie będzie. Jednego dnia twoje dziecko zje 1000 mg wapnia, a innego dnia zje 300 mg wapnia. Tak? I o to chodzi. I to nie jest nic złego, bo jak sobie 1300 dodasz, sumujesz, podzielisz na pół, zrobisz średnią, to ci wyjdzie te 650, czyli idealnie tyle, ile twoje dziecko potrzebuje. Tak? I po to jest też ta różnorodność, żeby nie było jakiegoś składnika za dużo i żeby jakiegoś składnika w naszej diecie nie brakowało. Co więcej, różnorodność to jest coś, co nasze mózgi bardzo lubią. Nasz organizm jest stworzony do różnorodnego jedzenia. Jesteśmy wszystkożercami generalnie. Jesteśmy w stanie zjeść wszystko i w związku z tym nasza dieta im bardziej jest różnorodna, tym lepiej jest zbilansowana. Nasze mózgi dobrze reagują na to, kiedy to jest duża ilość posiłków. Dlatego w sklepie tak często nam trudno jest wybrać. Czasami wolimy pójść do mniejszego sklepu, bo mózg nam szaleje, kiedy jest za dużo warzyw, owoców, produktów, tak? To jest to samo, co się dzieje na wszystkich wakacjach all inclusive, tam gdzie jest ten bufet wielki rozstawiony. Po prostu mózg ci szaleje i paruje i widzi, o Boże, jeszcze to muszę zjeść, to muszę zjeść, a tutaj jest coś ważnego, zjedz to, zjedz to, zjedz to. To nie jest nasze łakomstwo, oczywiście trochę też, tak, że to jest apetyczne i fajne i wakacje mogę sobie pozwolić, ale częściowo jest to dlatego, że twój mózg widzi różne rzeczy i on mówi, okej, stary, ja nie wiem, kiedy będzie tak różnorodnie, ty wsadzaj, wsadzaj to jedzenie, bo może tego zabraknąć. I dlatego dobrze jest też dzieciom dawać te różne rzeczy. Fajnie jest też dzieciom układać jedzenie właśnie na stole, czy ta formuła bufetu, o której ja często mówię, żeby dziecko miało wybór, żeby były te dwa, trzy warzywa przy śniadaniu podane do wyboru. Nawet jeśli dziecko tego nie zje, tak? To niech ma wybór, niech jego oczy widzą, że są różne produkty, tak? To już jest ogromna wartość, wartość dodana do tej diety. No więc dlatego ta różnorodność jest taka ważna, tak? Dlatego na tą różnorodność musimy tak bardzo zwracać uwagę. Jak w takim razie teraz tą różnorodność przełożyć na, ojej, patrzę tutaj, no tak, herbata z cytryną, Magda pisała, dokładnie, to jest to, nie wolno, nie wolno, pomidory i ogórki. Tak, moje, tu Agata pisze, że te porady nie tylko dotyczą żywienia dzieci, oczywiście, też te porady, one są głównie dla was, ja wam powiem, bo to jest tak, jak wy będziecie się odżywiać zgodnie mniej więcej z tymi zasadami, zadbacie o swoją dietę w ten sposób, to wasze dzieci będą to obserwować i kopiować, tak? Bo generalnie najważniejsze jest, żeby wyjść od siebie, że my zaczynamy zmieniać naszą dietę i tą zmienioną dietę dajemy naszym dzieciom. To jest bardzo fajne, że to widzicie i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Okej, słuchajcie, co teraz z tą różnorodnością? Jak ją rzeczywiście wprowadzić do diety? Ja o tej różnorodności już pisałam chyba ze 2 lata temu. Na Facebooku rzuciłam wam tutaj link do artykułów o różnorodności. Są dwa ważne artykuły. Jest artykuł o różnorodności, dokładnie, i jest artykuł o zasadzie rotacji. Tak? Zasada rotacji to jest taka różnorodność w praktyce, dokładnie. Jak to najłatwiej zdefiniować zasadę różnorodności, różnorodność w ten sposób, że jemy różne rzeczy? Tak? Czyli jak ktoś mnie pyta, co to znaczy jeść różnorodnie, to znaczy jeść różne rzeczy. I to jest coś, co my możemy mówić sobie i naszym dzieciom, i naszym bliskim, i tak dalej. W sensie, dlaczego ty to jesz, dlaczego jesz tutaj te, bo jemy różne rzeczy. To jest świetne coś, co możemy mówić naszym dzieciom. Dlaczego nie mogę zjeść parówki? To chcę zjeść nową parówkę. Kochanie, jemy różne rzeczy, jasne, nie ma problemu, jutro może będzie parówka, ale jemy różne rzeczy, próbujmy różnych rzeczy, lubię jeść różne smaki, lubię poznawać różne smaki, tak? To są rzeczy, które możemy podpowiedzieć naszym dzieciom, nie musimy im mówić, słuchaj kochanie, więc pani tu powiedziała, że jak będziemy jeść jednego dnia pomidora, innego dnia ogórki, a trzeciego dnia szpinak, to nasza dieta będzie dobrze zbilansowana. To nie jest wiedza dla naszych dzieci. Nasze dzieci tego nie muszą wiedzieć. Jak będą starsze, pójdą do szkoły, pójdą tam, nie wiem, się uczy, będzie edukacja tam kulinarna, oby była dobra i fajnie prowadzona, to one się tego dowiedzą. My mamy im to tylko pokazać, nie? Więcej pokazuj, mniej mów. To jest najważniejsze. I takim przełożeniem na praktykę tej zasady różnorodności jest właśnie zasada rotacji. Ja was bardzo zachęcam do tego nałożenia na te wasze jakby planowanie, jadłospisy, chociaż w minimalnym stopniu tej zasady rotacji. Zasada rotacji mówi o tym, że jemy różne rzeczy z dnia na dzień i różne rzeczy z posiłku na posiłek. Tak? Jak każda zasada w żywieniu, ona nie jest sztywna, tak? Jak każda zasada w żywieniu, to nie oznacza, że absolutnie, jak zjesz 2 dni pod rząd kotlety, to po prostu się wam się dieta zawaliła. O tym będę mówić za tydzień przy umiarze. Więc to też jest fajny temat. Słuchajcie,
to jest, nie jest sztywne, to jest takie miękkie, tak, że chcemy do tego dążyć, to jest nasz cel i próbujemy go wprowadzić. A jak to wychodzi w rzeczywistości, no to pewnie różnie, raz lepiej, raz gorzej. Czyli jeżeli patrzysz na wasze śniadania, tak, to zwróć uwagę, czy to jest tak, że jest owsianka, 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 placki, owsianka, tak? Czy może są różne rzeczy, owsianka, kanapki, jaglanka, owsianka, placki, tak? To już jest różnorodność, to już jest zasada rotacji. I to jest, zasada rotacji jest świetna, idealna wtedy, kiedy twoje dziecko właśnie już takie ma 2, 2,5 roku i ono ci mówi: nie, ja chcę to, nie, ja chcę to, nie, ja chcę to, nie, ja chcę to. No i codziennie: ja chcę parówki, ja chcę parówki, ja chcę parówki. Fajnie jest, jeżeli dziecko wzrasta jakby już w tej zasadzie i od początku ją gdzieś pokazujemy naszym dzieciom, że nie powtarzamy tych samych dań, że jemy różne rzeczy, że mamy różne śniadania, różne obiady, różne kolacje, tak? To jest bardzo fajne. Na przykład, jak twoje dziecko ci mówi właśnie: ja chcę nową parówkę, idealnie możesz powiedzieć: okej, kochanie, wiesz co, ale jemy różne rzeczy. Wczoraj jadłeś parówkę, nie ma problemu. Jutro możesz zjeść, znowu ją zrobimy, ale dzisiaj mogę ci zrobić naleśniki albo podać jogurt z owocami. Co wybierasz? Tak? Proste rzeczy, naprawdę są proste zdania. Naprawdę zasada rotacji nas chroni trochę właśnie przed tymi takimi dziecięcymi: ja chcę to, ja chcę to. Więc dzieci zawsze będą wybierać to, co jest najprostsze, najsmaczniejsze dla nich, najłatwiejsze. Dzieci też chcą jeść różnorodnie, ale my im musimy tą różnorodność zagwarantować na talerzu, żeby one mogły wybierać różne smaki. Dobrze, pytanie jest tutaj, widzę. Nie ma szans. My notorycznie jadamy ten sam obiad 2 dni, ale prawie każdy obiad jest inny niż poprzedni. Dokładnie, słuchajcie. Zasada rotacji nie oznacza, że nie możesz gotować, nie oznacza, że nie możesz gotować 2 dni pod rząd tego samego, że nie możesz gotować, nie wiem, na 3 dni obiadu. Możesz, ale możesz zrobić tak, że śniadanie, że jeżeli w poniedziałek masz tam pomidorówkę, to we wtorek robisz kotlety i coś tam, a w środę znowu pomidorówkę podajesz, czyli robisz dzień przerwy. Albo możesz zrobić tak, że okej, mamy tą pomidorową, ale w poniedziałek ona jest pomidorowa z ryżem, a we wtorek na przykład z mozzarellą i grzankami. Tak? I już jest inna forma podania, już jest podkręcona różnorodność, już jest zasada rotacji. I zapewne część z Was ma już w głowie: no tak, ale moje dziecko to ono je tylko marchewkę i nie wiem, i tylko kotleta, albo tylko ziemniaki, i tylko makaron, no to jak ja mam tu wprowadzić różnorodność? Zawsze się da. Co więcej, im bardziej wybiórcze je Twoje dziecko, tym ważniejsze jest rozpoczęcie wprowadzania różnorodności do Waszej diety, tak? Tym jest to ważniejsze, tak? Dlaczego? Dlatego, że jak zatrzymujecie się, im bardziej się zamykacie w tej diecie waszego dziecka, czyli: oj, nie lubi tej marchewki, to ja mu jej nie podaję buraczków, podaję tam codziennie ten makaron, codziennie kotlety, codziennie kanapka, to tym ta dieta twojego dziecka staje się bardziej monotonna. A monotonia to jest nie dość, że jedna z przyczyn tego, że wybiórczość się pogłębia, pokarmowa u dzieci, to po drugie monotonia jest jakby utrwaleniem tej wybiórczości. Jak dziecko ma wyjść z wybiórczości pokarmowej, z jakiejś niechęci do próbowania, jeżeli ono dostaje codziennie to samo? Ono musi dostać coś innego, żeby po, nie wiem, miesiącu, dwóch proponowania z powolnych zmian, i tam jest masa innych rzeczy do zrobienia, tak? Ale tylko jak dostanie, to jest szansa, że kiedyś tego spróbuje, prawda? Dlatego im bardziej je wybiórcze twoje dziecko, tym ważniejsze jest to, żeby podawać różnorodne pokarmy. Ważna rzecz. Różnorodność jesteś w stanie wprowadzić zawsze, zawsze, tak? Bo nawet jeżeli twoje dziecko je tylko, powiedzmy, gofry, naleśniki i makaron z sosem pomidorowym, tak? To możesz zawsze spróbować zmodyfikować trochę te przepisy. Możesz zrobić, że one będą inaczej wyglądać. One mogą mieć inny kształt, inny kolor. Może możesz zrobić te gofry z dodatkiem dyni, albo gofry owsiane, albo gofry z kaszą jaglaną, i one już są inne. I zamiast jednych gofrów masz już 3 gofry, tak? Może możesz podać makaron kokardki, makaron penne, makaron tagliatelle, makaron spaghetti, makaron z soczewicy, i już masz 5 kolejnych dań. Może możesz zrobić tak, że ten sos pomidorowy, on jest raz z puszki, a raz ze świeżych pomidorów, raz z passaty, a raz z dodatkiem, nie wiem, marchewki i soczewicy. Tak? To jest, wszystko to możesz
możesz modyfikować, nie? Wszystko to możesz modyfikować. Co jeśli dziecko nie zje tego, co przygotowałam? Odsyłam cię do zasady odpowiedzialności, do podziału odpowiedzialności. Na blogu jest artykuł o tym, podziel się odpowiedzialnością. Najważniejsza zasada żywienia, też są poprzednie melisy, dużo o tym mówiłam też. I w grudniu były takie melisy, na YouTubie są wszystkie nagrania i na Facebooku są wszystkie nagrania porannych melis. Były takie nagranie, co robić, kiedy dziecko nie zje posiłku. Tak? To odsyłam was do tego artykułu. Tak? Ok, więc zawsze tą różnorodność jesteś w stanie wprowadzić. Nawet jeśli wiesz, że to będą codziennie kanapki, bo twoje dziecko nie jest w stanie nic innego zjeść, to chociaż zawalcz o chleb, żeby to był raz pszenny, a raz żytni, a raz gryczany na przykład. Albo zawalcz o to, żeby one były raz na ciepło, a raz na zimno. Tak? Zawsze coś da się wprowadzić, zawsze się da zwiększyć różnorodność diety. Jeżeli nie wiesz, co zrobić, bo twoje dziecko je kiepsko i ma bardzo monotonną dietę, zacznij od powolnych zmian w tym, co masz, tak? Okej, dobra. Patrzę sobie, co tutaj jeszcze mam. I wracając jakby... Okej, jeżeli chętnie wcina dziecko owoce, a warzywa nie, no to nadal podajesz 2-3 razy dziennie owoce i ono je chętnie je, a 3-4 razy dziennie podajesz warzywa i najwyżej ono je omija. I je podajesz i masz nadzieję, że w końcu zacznie i je oswajasz i proponujesz w różnorodnej formie, ciekawej, jesz sama, jesz wspólnie z dzieckiem i tyle. I czekasz, tak? Patrz, te same warzywa, owoce kilka razy w ciągu dnia, czy to zaburzenie różnorodności, na przykład papryka do śniadania, do kolacji, jabłko do śniadania i do podwieczoru. No to właśnie, jak możemy na to patrzeć? Możesz sobie spojrzeć na wasz jadłospis w tygodniu, tak? Czyli jak masz sobie ten rozplanowany jadłospis w tygodniu, czyli śniadania, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. I jakie one są, tak? Jak chcecie ocenić waszą różnorodność w waszej diecie, to sobie sprawdźcie. Albo nawet przypomnijcie, no dobra, w sobotę jedliśmy to, w niedzielę to, dzisiaj to, jutro to. Czy to były różne? Czy tam były różne owoce, warzywa w tych produktach? Czy to były różne pod względem formy, smaku, koloru, wyglądu? Czy one były, czy to były tylko właśnie te placki na przykład? Czy to były placki, naleśniki? Czy może owsianka, tak? Jeżeli to się zmieniało, były różne rzeczy, to już jest okej. Okay. Możesz sprawdzać też w dół, czyli jednego dnia, tak? Czyli jeżeli jednego dnia mamy tak, ok, na śniadanie były pomarańcze, później były marchewki, później dynia i na kolację bataty. Nie? To jest teoretycznie ok, jeżeli to się zdarzy jeden taki dzień w tygodniu, tak jak tu Sylwia pisała, czy na przykład jabłko na śniadanie i jabłko na podwieczorek. Nic się nie zawali, jeżeli twoje dziecko zje na śniadanie i na podwieczorek jabłko, tak? No, nic się nie stanie. Ale jeżeli dzień w dzień, przez tydzień będziesz mu proponować codziennie właśnie to samo, jabłko, to już jest kiepsko, bo już się ta dieta nam gorzej bilansuje, tak? I oczywiście twoje dziecko może jeść tylko jabłko, jasne, są takie dzieci, ale ty możesz też proponować mu różne rzeczy, prawda? Pamiętajcie, zasada odpowiedzialności, co jest w twoich rękach, my rozmawiamy o tym, co dzieciom dawać, a nie co dzieci mają zjeść, tak? My mówimy o tym, co dzieciom dawać do jedzenia, a nie czy dziecko to zje, czy tego nie zje, to jest kompletnie odrębna rzecz, nie? O tym nie myślimy. Okej, czyli możesz patrzeć z posiłku na posiłek. I jakiej formie? Czy by to były różne warzywa? Czy były warzywa gotowane, czy były pieczone, czy były surowe w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, nie? Czyli i w tą stronę sobie możecie oceniać wasz jadłospis. Tu was chcę przestrzec, żebyście nie przesadzali, tak? Bo często jak o tym słyszymy, to mówimy, dobra, codziennie będzie co innego, na każdy posiłek będzie co innego, już po prostu nie podam mu 2 razy marchewki w ciągu dnia, nie ma szans. Dostosujcie tą różnorodność do waszych możliwości. Każda zmiana będzie cenna, każda mała rzecz będzie cenna, którą zmienicie. I jeżeli to będzie mała zmiana w tym, że podacie 2 razy w tygodniu inne śniadanie, to już będzie coś. A może za miesiąc znajdzie się przestrzeń na to, żeby podać jeszcze inne śniadanie, albo żeby zmienić dodatki do obiadu czy do kolacji. Każda zmiana będzie ważna. To nie musi być tak, że różnorodność musi być maksymalna, albo w ogóle odpadacie i dieta jest źle zbilansowana. Jakakolwiek zmiana będzie cenna, tak? Każda forma wprowadzenia różnorodności będzie cenna. Dobra. Moje dzieci na kolację uwielbiają warzywa i jedzą ogórki.
i paprykę, pomidora i do tego zawsze coś jeszcze. Placki, kanapka, kiełbaska. Czy to ok? Bo nie mam serca im nie dawać tych warzyw. No właśnie. I to jest, dla mnie to jest ten case znowu podziału odpowiedzialności. Jakby co jest dla ciebie najważniejsze? Czy ważne jest to, żeby moje dziecko dzisiaj, absolutnie dzisiaj zjadło te warzywa i nie miało z tym problemu i będę miała taki spokój w sercu, moje dziecko dzisiaj zjadło porcję warzyw? Czy ważne jest to, że uczysz dziecko różnorodności, co jest najlepszym nawykiem na przyszłość, na kolejne 10, 15, 20 lat. I oczywiście nie będzie nic złego, jeżeli codziennie będziesz podawać raz kanapka z jajkiem, oliwka, papryka. Raz kanapka z, nie wiem, z szynką, papryka, ogórek kiszony, tak? To może być ok, to już jest jakaś różnorodność. Ale może możesz podać coś więcej, a może możesz podać te warzywa w innej formie, może podpieczone, może surowe, może starte na tarce, już będzie większa różnorodność, a może możesz oprócz tych warzyw podać inne warzywa, których twoje dziecko nie lubi, nie wiem, kalarepkę na przykład, kiszone buraki, tak, i jeszcze będzie większa różnorodność, a może możesz czasem zamienić posiłki ze sobą i zamiast na kolację to proponować, to zaproponować te kanapki z warzywami na śniadanie i już będzie większa różnorodność. Jakby to, co sobie możecie stawać, jakie pytanie, to to, że to to, jakich nawyków ja uczę moje dziecko na przyszłość? Czego ja uczę moje dziecko, dając mu codziennie kanapkę z papryką i pomidorem na kolację, tak? Czy uczysz je na pewno jeść warzyw? Je warzywa? Bo mi się wydaje, że uczysz je jeść paprykę i pomidora na kolację, tak? Takie mam poczucie. A czy my chcemy, żeby nasze dziecko jadło przez całe życie paprykę i pomidora na kolację? Może my chcemy, żeby moje dziecko lubiło próbować warzywa, żeby moje dziecko chętnie sięgało po warzywa, żeby moje dziecko próbowało nowych warzyw, żeby moje dziecko jadło różnorodnie, bo tak jak zauważyliśmy, różnorodność jest ważna, też wiecie, osoby dorosłe, a nasze dzieci kiedyś będą dorosłe i to my im kształtujemy te nawyki, które one będą miały w przyszłości, tak? Tak, dużo jest w głowie. Jeżeli rodzic się poddaje, to dziecko również. Nastawienie wiele zmienia. To jest prawda, tak? Jeżeli ty nie wierzysz, że twoje dziecko czegoś spróbuje, jeżeli ty nie wierzysz, że twoje dziecko może poznać różne smaki, polubić nowe smaki, to dziecko też przestaje w to wierzyć. Nie, ono ma taki sygnał cały czas, ja nie umiem, ja nie potrafię, ja nie jestem w stanie, tak? To my musimy proponować, żeby dziecko uwierzyło, tak, mama mi to proponuje, więc pewnie ja to kiedyś polubię. Świetna rzecz do mówienia dzieciom. Kochanie, za mało razy to spróbowałeś, pewnie to kiedyś polubisz. Trzeba być dorosłym, tak? Jak się jest starszym, to się lubi takie rzeczy. Dzieci tylko czekają na to, aż w końcu będą starsze i to polubią. Jak mój syn polubił paprykę, to jest jego, jest tak dumny z siebie. On mówi, mamo, ja już polubiłem paprykę, ja jestem już taki duży. Wszystkim się chwali, że on polubił paprykę, tak? Wszystkim. Babciu, a ja już lubię paprykę, ja mogę jeść z tobą paprykę, a z mamą jemy często paprykę, bo ją lubię. Naprawdę, dzieci są strasznie dumne, jak coś polubią, tylko my musimy stworzyć otoczenie, żeby one to zjadły. Okej, okay. Ostatnia rzecz, którą ja wam chcę tu powiedzieć a propos tej różnorodności, to w czym dokładnie może się przejawiać ta różnorodność? Czym możecie ocenić tą różnorodność? Przypominam wam o checkliście różnorodności. Ja muszę trochę ją dopracować jeszcze, mam nadzieję, że niedługo powstanie nowa, już jestem w trakcie jakby projektowania. Checklista różnorodności, o tu, to jest takie narzędzie, które ja stworzyłam. Ono jest za darmo do pobrania. Tutaj na Facebooku macie oczywiście link do tych materiałów do pobrania. Możecie sobie pobrać i możecie je sobie z nich korzystać. Tam jest przewodnik po żywieniu, właśnie ten jest planer darmowy, jest właśnie ta checklista różnorodności, więc to jest masa dobroci. Na Instagramie macie w bio, czyli wejdźcie do bio, tam macie już link, dzisiaj o was zadbałam i już wam wrzuciłam. Checklista różnorodności pozwala wam sprawdzić, czy wasza dieta jest różnorodna. Czyli co? Albo spisujesz przez tydzień wasze posiłki, tak? To ja was do tego zachęcałam w zeszłym tygodniu, żebyście robili zdjęcia waszych do posiłków i o tym będę jeszcze w tym tygodniu mówić. Ja na pewno będę was motywować do tego, żebyście wzięli. W ogóle, jeżeli macie zdjęcia tych waszych posiłków, tak? Jeszcze o tym napiszę. Przeanalizujcie je, tak? Wypiszcie, dobra, co jedliśmy na te śniadania przez 3-4 dni ostatnie, na obiady, na kolacje i sobie sprawdzajcie, czy zgodnie z tą checklistą różnorodności, czy warzywa były w różnej formie, czyli czy były i pieczone, gotowane, z puszki, kiszone, surowe. Nie muszą być wszystkie w każdym tygodniu, ale żeby było chociaż kilka, żeby to nie było tak, że jest tylko gotowane na parze, gotowane na parze, gotowane na parze, gotowane na parze, tak? Czy były różne kolory, czy były zielone, żółte, fioletowe, czerwone, białe, to jest
znak, że dieta jest dobrze zbilansowana, różne kolory warzyw i owoców, tak? Okej, okay. Czy były różne rodzaje zbóż, tak? Czy było i pieczywo, i kasza, i ryż, i makaron, i ziemniaki na przykład na obiad? Czy było tak, że było 7 razy w tygodniu ziemniaki w tamtym tygodniu, tak? Czy były różne rodzaje mięsa? Czy może zamiast mięsa podawałaś strączki? Czy były w ogóle różne źródła, tutaj są strączki, tak? Czy były w ogóle różne źródła białka, różne źródła węglowodanów w waszej diecie? Czyli znowu, jak masz ten talerz, proporcje, to patrzysz sobie, ok, były te pół warzyw, ale czy codziennie były różne warzywa? Czy one się powtarzały 7 razy w tygodniu, te same warzywa, tak? Dobra, patrzę sobie na wasze pytania. O, tutaj mi się zawiesiło. Dobra, to wszystko mamy. Czyli patrzysz sobie na to, co robiliście. Jeżeli robiłaś zdjęcia, wrzuć je sobie na komputer, albo wydrukuj, albo nie wiem, po prostu popatrz na te zdjęcia i spójrz, czy te posiłki się zmieniają, czy te obiady się zmieniają, czy w ciągu dnia są różne propozycje. I co może się zmieniać? Może się zmieniać kolor. Czyli spójrz, czy wasze posiłki miały różne kolory, a może były tak, że były jednostajne, wszystkie beżowe na przykład, albo wszystkie czerwone, bo lubicie sos pomidorowy i buraki i nie wiem, maliny i truskawki. I codziennie czerwono, czerwono, czerwono. Czy były różne kolory, właśnie zielone, fioletowe, białe, czy warzywa w różnych kolorach się pojawiały w tym tygodniu? To jest znak, że jest różnorodna dieta. Druga sprawa, smak. Czy nie było tak, że wszystkie śniadania na przykład były na słodko? Albo wszystkie w ciągu dnia na przykład było 3-4 posiłki na słodko? Ja nie mówię, że dosładzane, ale na przykład owoce, kopytka z cukrem, naleśniki z dżemem i tak dalej. To jest różnorodność sprawdzenia. Czy w tygodniu, jak patrzymy, dominują różne smaki? Są i takie gęste, kremowe i intensywne, czy może są tylko słodkie, a może są też kwaśne? To jest coś, co możecie sprawdzić, czy wasza dieta jest różnorodna. To nie jest coś, co macie kontrolować codziennie i sprawdzać, czy dzisiaj na pewno był kwaśny smak. No na pewno nie będzie, będą takie dni. To jest coś, co my sobie patrzymy co jakiś czas, taki sobie robimy ocenę naszej diety, tak? Dlatego fajnie jest sobie porobić te zdjęcia, tak? Zrobiłam zdjęcia 3 dni, 4 dni wszystkim posiłkom, które jedliśmy i teraz na nie patrzę. Mówię, okej, chyba za mało zielonych warzyw jest w naszej diecie, nie? Albo za bardzo nudne są te śniadania. Mój cel na następny tydzień, zwiększyć różnorodność śniadań. Albo jak sobie planujesz jadłospis, zaplanowałaś sobie jadłospis, cały tydzień jadłospis, posiłków na cały tydzień i teraz bierzesz tą checklistę różnorodności i sobie sprawdzasz, ok, były takie warzywa, takie, czy były takie zboża, czy były owoce różnego rodzaju i wtedy wiesz, tak? I to wszystko oczywiście proporcje, na to mamy różnorodność. Widzicie, taka się nam robi bańka stańka. Nie? To wszystko się nam musi połączyć. Ważna jest też różnorodność w sposobie przyrządzenia. Tak? Dzieci lubią różne rzeczy, my lubimy różne rzeczy. Naprawdę warzywa nie muszą być tylko surowe albo tylko gotowane na parze. Mogą być różne i mogą być pieczone warzywa na śniadanie, gdzie jest napisane, że nie możesz ugotowanych warzyw podać dziecku na śniadanie. Możesz, jak masz ochotę, jak twoje dziecko je zje, jak ty lubisz, to podawaj, tak? Ważne też na przykład to, czy różnorodność to też jest to, że czasami idziemy do restauracji, że czasem ktoś inny robi śniadanie, na przykład jak zawsze mama robi śniadanie, to nie 2 razy w tygodniu może zrobi tata, a może na odwrót, jeżeli tata zawsze robi kolację, to może w weekend mama zrobi kolację, to też są inne smaki, my gotujemy inaczej, ja gotuję inaczej, moja mama gotuje inaczej, więc jakby to, że moje dziecko je różne rzeczy u różnych osób, to też się uczy, że jedzenie ma różny smak. To jest bardzo ważny nawyk dla dziecka. I też konsystencja jest ważna, czyli szczególnie przy rozszerzaniu diety, żeby to nie było tak, że tylko pióre. I nawet, żeby to nie było tylko, że kawałki. Niech będzie coś do samodzielnego jedzenia, niech będzie jakaś zupa, niech będzie jakiś sos, jakiś makaron, tak? A niech będzie też kotlet, który jest twardszy i trzeba go pogryźć. To są takie wskazówki, czy nasza dieta jest dobrze zróżnicowana. Ale to mogą być też malutkie rzeczy, tak jak powiedziałam, kształt, tak? Czy placka zrobisz dużego, czy małego? Czy może zrobisz go w jakiejś foremce i on będzie miał kształt serduszka? Czy jak upieczesz kotlety, to będą z tego samego mięsa możesz zrobić pulpety, kotlety albo, nie wiem, sos z mięsem mielonym, tak? I już jest większa różnorodność. Więc zaczynajcie od takich małych rzeczy, od tego, co jesteście w stanie zmienić. Nie walczcie o to, żeby ta różnorodność była od razu na takim top of the top, dobra? Patrzę na pytanie jeszcze, co z zielonymi ogórkami? Czy podawać obecnie zielone ogórki? Szczerze mówiąc, ja nie podaję, bo je średnio lubię, ale myślę, że wiele osób podaje i je jedzą. No jak będziesz, to znowu, zobaczcie jak nam to pięknie współgra.
Różnorodność. Czy podawać zielone ogórki zimą? Szczerze? Nie wiem. Jak będziesz podawać je codziennie, to będzie kiepsko, bo one mają mało wartości odżywczej. Jeżeli to będzie jedyne warzywo, które podajesz na śniadanie swojemu dziecku, to będzie kiepsko. Ale jeżeli tego ogórka kupujesz, bo twoje dziecko lubi tego ogórka i ty lubisz tego ogórka na śniadanie i podajesz go, nie wiem, raz, dwa razy w tygodniu, a dwa razy kiszone, a trzy razy, nie wiem, pomidorka koktajlowego albo pieczonego buraka, to już jest super, nie? Zobaczcie, jak nam się proporcje pięknie łączą z różnorodnością. To jest właśnie to. Dzięki tym zasadom wy możecie właśnie na każdy z tych pytań takich dietetycznych same sobie odpowiedzieć. Zielony ogórek jest okej zimą w dobrej proporcji do innych warzyw, jeżeli nie jem go zbyt często, tak? Bo to nie jest sezon na ogórka. Więcej ogórka będziemy jeść w lipcu, w sierpniu, bo jest ich więcej, a wtedy będziemy jeść mniej kiszonego ogórka. Prawda? Widzicie, jak pięknie? Proporcje i różnorodność, nie? Już nam się tu łączy. Jeżeli mój syn chodzi do przedszkola i w tygodniu w domu je tylko kolację, czy powinnam sprawdzać jadłospis w przedszkolu? Tak, jeżeli masz taką możliwość, to jest idealnie, jeżeli sprawdzasz jadłospis w przedszkolu i przynajmniej starasz się trochę dopasować te kolacje, żeby były inne, tak? Żeby uzupełniały ten jadłospis twojego dziecka. No właśnie, pomidorowa smakuje u każdego inaczej. To jest ważne, żeby dziecko wiedziało, że pomidorowa smakuje u każdej osoby inaczej. Naprawdę, to jest ważny nawyk, że jedzenie smakuje inaczej w różnych miejscach. Dobra, słuchajcie, kończymy w takim razie. Ja jeszcze Was będę w tym tygodniu gnębić trochę tymi zdjęciami, więc jeżeli nie robiłaś w zeszłym tygodniu zdjęć Waszych posiłków, to zacznij od dzisiaj. Zrób zdjęcie śniadania, obiadu, kolacji, podwieczorka, jutro, w środę, tak? Po prostu dla siebie, nie musisz tego nikomu udostępniać, dla siebie. I później spróbujemy przeanalizować te Wasze zdjęcia, zobaczyć, co można zmienić, co dopasować, co podkręcić. Małe rzeczy, małe kroczki, nie dążymy do ideału, tylko do drobnych zmian. Okej, kończymy. Słuchajcie, ja mam dzisiaj wolne. Ja właśnie zakończyłam dzisiaj mój dzień pracy. Jeszcze muszę na maile odpisać tam parę rzeczy, poodpowiadać, ale generalnie dzisiaj mam wolne, bo miałam weekend w pracy potąd. Nie spałam prawie, że dwie noce. Jestem zmęczona, niewyspana i dzisiaj sobie odpoczywam. Także dzisiaj mnie dla Was nie ma już prawie, że pewnie gdzieś tam będę na Facebooku, Instagramie, ale wiecie, w małych ilościach. Spotykamy się w czwartek, się widzimy na Facebook Live. Przypominam o tym, że można dołączyć, ściągnąć sobie nagranie o bilansowaniu i planowaniu posiłków. Tam jeszcze bardziej pogłębiam ten temat, o którym tutaj mówię. I co jest jeszcze ważne? Chyba to wszystkie ważne ogłoszenia. Dobra, to trzymajcie się. Miłego tygodnia, miłego poniedziałku. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień temat o umiarze. Też fajny i ważny temat. Pa, 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 pa. Trzymajcie się. Jak to zakończyć? Jest tu. Pyk. Pa, pa, Facebook.